Witam Państwa, Michał Trześniewski, to jest program Wolne Głosy Zagranica. Rok temu powstał Pułk Kalinowskiego, czyli białoruska organizacja zbrojna, która walczy na Ukrainie, oczywiście po stronie Ukrainy. Jest z nami pan Siarhiej Pielasa, redaktor telewizji Biełsat. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Mówiąc dokładniej, 9 marca ochotnicy z Białorusi, którzy przyjechali bronić Kijowa, ogłosili powstanie batalionu Kalinowskiego, który wkrótce potem przekształcił się właśnie w pułk. Na początku zobaczmy filmik sprzed kilku miesięcy Kalinowców. Białoruska rota, niezależne, wojskowe formowanie Białorusów, które dzisiaj wykonuje zadaczę w obronie Kijowa. Inkliwy rost у наших шерагах дозволяє нам сказати сьогодні усім білорусам, що ми формуємо особливий білоруський батальйон ім'я Кастуся Каліновська. Усі бойові групи, де є білоруси, виказали згоду приєднатися до формування батальйону. Білоруси готові обороняти Київ. Ми чекаємо на вас. Увесь час проводимо навчання. Формуємо бойові групи на місці. Кожен займається задачами по своїх здольностях. Приєднатися до нас можна в розмобілізаційний центр у Варшаві. Живе Білорусь! Живе Білорусь! Jeden z dowódców, który właśnie wypowiadał się na tym filmiku, on poległ w ramach wojny na Ukrainie, także to pokazuje, że pułk Kalinowskiego jest dosłownie na pierwszej linii frontu. Panie redaktorze, proszę nam trochę opowiedzieć o pułku Kalinowskiego, jaka jest skala działalności Kalinowców. Dziś akurat pojawiła się informacja bardzo nietypowa, zaskakująca i ciekawa, pozytywna o tym, że białoruski taki rząd na wygnaniu Rady Białoruskiej Republiki Ludowej, która wiedzie swoją historię od 1918 roku, no więc ten rząd na wygnaniu ogłosił informację o tym, że 22 żołnierzy Pułku Kalinowskiego zostało wyróżnionych przez medal tejże Rady BRL za zasługi bojowe. To ciekawe, że ten medal przedstawia dość znany w Polsce, i zresztą u nas też symbol, to jest jakby część pogoni, tak, gdzie ręka rycerza trzyma miecz w ręku. I to jest, podkreśla się, że to po raz pierwszy w zasadzie od czasów Rzeczypospolitej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, kiedy prawdziwy, niezależny białoruski rząd honoruje żołnierzy walczących o niepodległość podobnymi odznaczeniami, tak? Na przestrzeni ostatnich ponad 200 lat czegoś takiego się nie zdarzało. Więc czym jest ta jednostka? Pułk Kalinowskiego to jest jedna z formacji, w których walczą Białorusini w obronie Ukrainy. Największa z nich, jest ich kilka. Liczy obecnie kilkuset osób, jak mężczyzn, tak i kobiet. Z tego co wiem, przynajmniej jeden Polek jest w pułku Kalinowskiego. Jest też Litwin i Czech. To ciekawe, to się staje się jednostką międzynarodową. Pułk Kalinowskiego wywodzi się swoimi korzeniami jeszcze z wojny obronnej przed agresją hybrydową na Donbasie w 2014-2015 roku, kiedy powstała cała masa różnych ochotniczych batalionów ukraińskich, tak, takich jak Donbas, czy Ajdar, czy inne, tak, Kijów. I zagraniczni ochotnicy, nie mając obywatelstwa ukraińskiego, nie mogli dołączyć do sił zbrojnych, ale mogli dołączyć do tak zwanych dobrobatów, czyli dobrowolczych batalionów, batalionów ochotniczych. Więc sporo Białorusinów dołączało do takich batalionów i tak się złożyło, że duża część z nich dołączyła do batalionu Azow. I teraz, po 8 latach, tamci weterani Azowu, jednego z najlepiej wyszkolonych, przygotowanych zgodnie z najwyższymi standardami zachodnimi jednostek ochotniczych, mam na myśli batalion Azow, ci chłopacy, którzy przeszli Donbas w ramach Azowu, utworzyli na początku otwartej agresji Rosji przeciwko Ukrainie nową jednostkę. Czyli trzon Pułku Kalinowskiego stanowią weterani, którzy już walczyli z agresją rosyjską na Donbasie i głównie mierze to są żołnierze batalionu Azow, ale nie tylko, innych jednostek też.
Więc oni utworzyli jednostkę jakby na wzór też w pewnym sensie ochotniczych formacji ukraińskich, tak? To nie powstało jakby z niczego. To powstało na bazie doświadczenia działania batalionów ochotniczych ukraińskich. Jest to jednostka, która działa na zasadzie lekkiej piechoty. W mojej ocenie gdzieś można ich zamieścić między lekką piechotą mobilną, która ma na swoim uzbrojeniu broń strzelecką, broń też przeciwpancerną, a także, zresztą widzimy teraz broń przeciwpancerną na ich filmie, a także broń moździerze, tak, oni mają też jednostki moździerzowe. Więc to się plasuje gdzieś między lekką piechotą mobilną, a też jednostką specjalną. Ponieważ również charakter ich działań, część ich grup bojowych mieści się właśnie w działaniach specjalnych. To mogą być dywersje, uderzenie też gdzieś na tyłach wroga, rajdy i tak dalej. Też trzeba podkreślić, że z pułku Kalinowskiego wyrosło też kilka jednostek innych. Na przykład batalion imienia Terrora, był taki bojownik o pseudonimie Terror, odłączył się od pułku Kalinowskiego i stworzył własną formację. Najpierw batalion Terror, a następnie teraz jest stworzony Białoruski Korpus Ochotniczy, tak głośno to zapowiedziane. To jest druga jednostka białoruska, a także powstaje trzecia jednostka, gdzie już są Białorusini i będzie ich więcej. To jest druga Legia Międzynarodowa. Druga Legia Międzynarodowa, dosłownie kilka dni temu ogłoszono o jej powstaniu. Są już filmiki na YouTubie, które zapraszają do niej. I co ciekawe, na szewronie, na znaku, na logo tej drugiej Legii Międzynarodowej są białoruskie flagi i gruzińska. Jest gruzińska flaga i białoruska. To ciekawe. To znaczy, że Białorusini i Gruzini pod komendą Ukraińców, ukraińskich oficerów będą tworzyć tą drugą Legię. Tak z grubsza wygląda obecnie obraz białoruskich jednostek ochotniczych w Ukrainie. W tej chwili dosłownie znajduje się część pułku Kalinowskiego w Bachmucie. Generalnie część bojowników pułku Kalinowskiego walczy w Bachmucie i walczyła w ostatnich kilku miesiącach. Przed tym ochotnicy pułku Kalinowskiego walczyli również w obronie Lisyczańska i Siewierodoniecka. I akurat tam właśnie poległ Iwan Marciuk, pochodzący z Brześcia, o pseudonimie Brest. Był żołnierz francuskiej Legii Cudzoziemskiej, Białorusin, który był dowódcą batalionu Wolat. Tego pana, który po prawej jest na tym zdjęciu, przed chwilą widzieliśmy, również nie ma, to jest były dowódca batalionu Wolat. I on też poległ w Ukrainie, na południu. Więc batalion Kalinowskiego, a później pułk Kalinowskiego ponosił straty. Ogólnie rzecz biorąc, białoruskich ochotników w różnych jednostkach, w tym w ukraińskich jednostkach, jakby stricte ukraińskich, poległo kilkanaście do 20 osób. Ostatnio nie było dużych strat, jeśli chodzi o białoruskich ochotników, ale było sporo rannych, przez to, że część batalionu Wolat, który podlega pod pułk Kalinowskiego, walczy w obronie Bachmutu. Mówił pan redaktor o tym, że co najmniej jeden Polak jest członkiem pułku Kalinowskiego, natomiast jest także tutaj inny polski aspekt, mianowicie centrum rekrutacji do pułku znajduje się w Warszawie, w Białoruskim Domu, w Fundacji Białoruski Dom. Natomiast potem wygląda to w ten sposób, że chętni są weryfikowani przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy, następnie przechodzą już właściwe szkolenie przez żołnierzy pułku Kalinowskiego, ale właśnie na terenie Ukrainy. Natomiast jak wygląda podległość strukturalna pułku, jeżeli chodzi o siły zbrojne Ukrainy? Czy to jest tak, że pułk Kalinowskiego wchodzi w skład jakiejś brygady zmechanizowanej ukraińskiej, czy ma inną podległość? Tak, no myślę, że każdy, kto interesuje się wojną Rosji przeciwko Ukrainie, zauważył, że Ukraińcy stawiają na budowę wojska na zasadzie brygad, tak? Raczej mało jest jednostek mniejszych, pułków, batalionów samodzielnych. To może dotyczyć raczej czegoś bardzo specyficznego, no, na przykład jednostek specjalnych, tak? Tutaj pułk Kalinowskiego, który też nie liczy jakby, jeśli chodzi o liczebność, jego liczebność nie wynosi pełnego pułku, no nie przekracza 1000, tylko kilkaset osób.
jest jednostką samodzielną, nie podlegającą pod żadną z brygad i jest bezpośrednio podporządkowany pod Główny Urząd Wywiadu Wojskowego Ukrainy, tak zwany GUR. Więc jest jakby poniekąd też w tym sensie jednostką specjalną, podporządkowaną pod wywiad wojskowy. I ostatnio wiedziałam właśnie przy okazji wręczania tych nagród Rady Białoruskiej Republiki Ludowej, widziałam zdjęcia żołnierzy Pułku Klinowskiego, gdzie widać było, że obok tej ręki rycerza z pogoni trzymającej miecz są odznaki GUR, czyli wyróżnienie nadane przez Główny Urząd Wywiadu Ukraińskiego. To jest taki odznaka w postaci medalu, na który jest sowa. Wiadomo, że sowa jest znakiem ukraińskiego wywiadu wojskowego. Zdaje się, że funkcjonowanie pułku wykracza daleko poza znaczenie takie stricte militarne, poza znaczenie na polu boju, chociaż oczywiście Kalinowcy są na pierwszej linii, walczą w tej chwili w Bachmucie, w tych miejscach, gdzie jest najbardziej gorąco. Ale jakie znaczenie ma działalność pułku w obszarze politycznym, w obszarze symbolicznym czy międzynarodowym? Czy tutaj pan redaktor dostrzega jakąś ważkość właśnie istnienia Kalinowców? To bardzo ważne pytanie. Po pierwsze, Pułk Kalinowskiego i Białorusini, Białorusinki, którzy walczą w obronie Ukrainy też w innych jednostkach, pokazują swoim przykładem, że naród białoruski jest przeciwny tej wojnie. Oni niejako zmywają, tak patetycznie to może zabrzmi, swoją krwią i potem swoją służbą na rzecz Ukrainy i Białorusi, zmywają winę tych Białorusinów, którzy nie mogą ani walczyć, ani nawet wyjść protestować, ponieważ na Białorusi panuje okupacja hybrydowa, częściowa, tak? Działa reżim marionetkowy Łukaszenki, który tylko częściowo jest suwerenny w swoich działaniach, natomiast w większości swoje działania oficjalnego Mińska są podporządkowane woli Kremla. No więc oni jakby pokazują przykład, że Białorusini również walczą w obronie Ukrainy. Zresztą ten przykład pokazują białoruscy ochotnicy od 2014 roku. Teraz bardzo dobitnie to widać na ich przykładzie. I to jest jedna sprawa, tak? A także druga sprawa jest taka, że Pułk Kalinowskiego również ma pewne ambicje polityczne. Ukraińcy, ukraiński rząd w pewnym sensie stawia na Pułk Kalinowskiego jako na coś w rodzaju politycznego przedstawicielstwa narodu białoruskiego, tak, partnera, z kimś rozmawiał również o sprawach politycznych. Kilka miesięcy temu do Pułku Kalinowskiego, do takiej powiedzmy platformy, która łączy Pułk Kalinowskiego, dołączyła też grupa tak zwanych białoruskich cyberpartyzantów. Cyberpartyzanci to jest taki białoruski anonymous, powiedzmy, tak. Jest to ugrupowanie, które jest nieznane, jakby nie wiemy, kto do niego należy, znamy tylko rzeczniczkę, tak? I to jest ugrupowanie, które walczy jak z reżimem Łukaszenki, atakując jego zasoby w internecie informatyczne, a także z agresją Rosji przeciwko Ukrainie. No na przykład, jak to działa? W kilku pierwszych tygodniach wojny cyberpartyzanci Białorusi zaatakowali systemy informatyczne białoruskiej kolei, przez to spowodowali duże problemy spowolnienia ruchu pociągów towarowych, które przewozili sprzęt rosyjski wojsko. Tam także były oczywiście różne skutki poboczne, na przykład system sprzedaży biletów internetowej wysiadł na bodajże 2-3 tygodnie. Ale generalnie ich działania są jakby, one nie wykorzystują przemoc. To nie są działania z wykorzystaniem przemocy, oni działają w internecie. No więc Pułk Kalinowskiego i cyberpartyzanci tworzą pewną taką platformę wspólną od niedawna, i mają ambicje też, no powiedzmy, polityczne, tak? No raczej związane z przyszłością niż z mniejszością. A zatem Pułk Kalinowskiego skończył rok, a przed nim ważne zadania na przyszłość. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Ciarchiej Pielasa z telewizji Bielsat. Kłaniam się, panie redaktorze. Państwu dziękuję za uwagę. Widzimy się jutro. Dobrego dnia, dobrego wieczoru.